Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 10:00. Kafe Muza. Przed mikrofonem Roch Siciński. Kłaniam się Państwu w imieniu swoim, ale także Karola Furtaka, który wydaje nasz program, Elżbiety Malinowskiej, która go realizuje, a także Wiktora Wysockiego, który odpowiada za realizację wideo, bo mogą nas Państwo także oglądać w mediach społecznościowych programu Drugiego Polskiego Radia. Zapraszamy na nasz Facebook czy na kanał YouTube Radiowej Dwójki. A dziś to sobotnie, niedzielne przedpołudnie spędzimy w towarzystwie pianisty, kompozytora, aranżera, producenta muzycznego, felietonisty Leszka Możdżera. Witaj. Witam, dzień dobry Państwu. Bardzo cieszymy się, że odwiedziłeś Dwójkowe Studio w ten wyjątkowy dzień, bo dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki, ale też Dzień Polskiej Muzyki, więc pozwól, że zaczniemy od kwestii, czy od pytania, może trochę wyświechtanego, zadawanego setki razy być może, ale odpowiedzi bardzo różne padały na to pytanie, mianowicie, czy jest coś takiego jak Polish Jazz? Oczywiście, że jest coś takiego jak Polish Jazz. Jest to bardzo silna marka w świecie. Mamy potężne zasoby muzyków jazzowych, muzyków improwizujących. Ma to swoje korzenie oczywiście w komunie, kiedy to jazz był jedynym językiem, w którym można było swobodnie się wyrażać, bo wiadomo, że aparat pojęciowy był bardzo mocno ograniczony przez cenzurę, natomiast język abstrakcyjny jak najbardziej się uwalniał i Joachim Berendt w swojej encyklopedii jazzu twierdzi, że w Europie pierwszy free jazzowy zespół to był zespół Tomasza Stańki. Który, wejdę ci w słowo, z kolei twierdził, że nie było czegoś takiego jak Polish Jazz, że to tylko właśnie marketingowy zabieg, żeby promować muzykę wywodzącą się z Polski, która jakoś specjalnie nie różni się od muzyki jazzowej granej w innych krajach Europy. Ale widzę, że ty jesteś bliżej jednak stanowiska Zbyszka Namysłowskiego, który był największym obrońcą tego pojęcia. Obrońcą pojęcia Polish Jazz? Tak, tak. No to jest w ogóle kwestia nazewnictwa i segregowania pewnych wyrobów na poziomie materialnym i my po prostu jak najbardziej mamy prawo w ten sposób je segregować. Polish Jazz jest to nasza marka, której moim zdaniem nie powinniśmy się wstydzić. Jasne. Myślę, że trzeba mieć niemałą odwagę, żeby nagrać płytę, zresztą w oficynie zagranicznej, i zatytułować ją po prostu Polska. Bałeś się komentarzy? Nie, to była taka wewnętrzna potrzeba. Komentarzy się nie bałem, ale oczywiście płytę Polska nagrałem w składzie Zohar Fresco z Izraela i Lars Danielsson ze Szwecji, więc to też ma tam swoje przesłanie, które być może no, nie do końca jest narodowe, ale Polska po prostu jako część mojego życia bardzo chciałem, żeby znalazła się na okładce płyty. I oczywiście nie miałeś na myśli, że to teraz jest wizytówka polskiej muzyki, ktoś mógłby szukać Moniuszki, ja znalazł Możdżera. No, jest to jednak grunt dość grząski. Tym wyraźniej widać, że artysta może zrobić to, co chce, może zrobić to, co czuje, jeśli wystarczająco mocno w to wierzy. No i tak powstał album Polska. To było kilkanaście lat temu, bodaj 2011. Tak jest. Ja wtedy wchodziłem w takie alternatywne różne źródła informacji i zrozumiałem, że po prostu my sami musimy sobie Polskę zrobić, bo politycy jej dla nas nie zrobią. Powiedziałeś, że doszedłeś do wniosku, że sami musimy sobie tę Polskę zrobić. Odniosę to do rynku muzycznego. Sami musimy wziąć odpowiedzialność za to, jaka będzie polska muzyka jazzowa, nie tylko jaka jest teraz, ale jaka będzie w latach najbliższych, czy jeszcze później. No a wiadomo, że to kwestia młodych. Młodych, którym bardzo pomagasz i mam wrażenie, że warto to podkreślić podczas dzisiejszego spotkania również. O tym, jak pomagasz, o tym pewnie też porozmawiamy za chwilę, ale czy sam pamiętasz swoje młode lata, powiedzmy, co robiłeś na 20 urodziny? No pamiętam, oczywiście. No, mi zawsze pomagano i to takie kody gdzieś tam we mnie zostały. Po prostu patrząc na młodych muzyków, widzę siebie sprzed lat i to jest coś, co mnie bardzo tak rozczula. Więc za każdym razem, jak tylko mogę, bo pamiętam, jak wielkim wrażeniem dla mnie było wejście pierwsze do studia, jak pokazywali mi starsi koledzy, jak się podłącza mikrofony, czy jak się pisze nuty. Zbigniew Preissner przecież inicjował mnie w kompozycję, bo ja czasami, raz mi się zdarzyło, że on po prostu pogwizdywał jakiś temat i ja go zapisywałem i wtedy zrozumiałem, na czym polega w ogóle budowanie melodii, stosowanie ciszy, decydowanie o wysokości pojedynczej nuty. To są takie procesy inicjacyjne, które się całe życie pamięta. Pierwsze nagranie, pierwsza płyta,
płyta w Radio Szczecin z Darkiem Kabacińskim. Nagrywaliśmy wtedy z Rafałem Zielińskim, z Romanem Zielińskim, przepraszam. To są takie spotkania, które tak silnym się piętnem odciskają na człowieku, że wiem, że jeżeli ja kogoś puszczę do studia po raz pierwszy, to w nim zostawi ślad. Zostanie na zawsze i to są piękne wspomnienia później. I rzeczywiście młodych artystów zapraszasz do swojego studia, czy no, często nie odmawiasz, jeśli chodzi o propozycję udziału w koncertach z młodymi, czy nawet w sesjach nagraniowych z młodymi, no ale spytałem o te 20 urodziny. To prawda, że w 20 urodziny byłeś na pierwszej próbie miłości? Tak, tak. Tymon zaprosił mnie na próbę miłości i ona odbyła się 23 marca, właśnie w dzień moich 20 urodzin. No i ten zespół miłości ze względu na swój taki przekaz, że chciał bardzo pracować w alternatywie wobec oficjalnej kultury, jak i samo słowo miłość przecież ma potężną wibrację, więc to było takie coś, co mnie bardzo mocno zbudowało na całe życie. To pytanie muzyczne. Przed nami fragment płyty nagranej z Marcinem Paterem, czy fragment miłości? To znaczy, no to może ty wybierz jako prowadzący, bo właściwie obydwie opcje no, są dobre. Po improwizacji Leszka Możdżera ten utwór się wycisza, tak zdecydował albo zespół, albo producent, albo wydawca. To nie nasza wina, że ten utwór zgasł. Króciutka propozycja z albumu Asthmatic, czyli nawiązanie do Astigmatic, lata 90. oczywiście, bodaj 96. rok. I zespół Miłość. Bardzo zasłuchałeś się w to solo. No bardzo to dziwne tutaj wybrałeś utwór, przyznam szczerze, że to ma być Międzynarodowy Dzień Muzyki Polskiej, to chyba nie było może najlepiej wybrane dzieło, ale no tutaj może nawiązanie do Astigmatic, to nie raczej odwiązanie, bo właśnie Asthmatic było to nawiązanie do Astigmatic w tym sensie, że płyta Astigmatic jest silnie koncepcyjną płytą, wypracowaną jakby formalnie, pomimo tego, że ma duże przestrzenie wolności. Ta płyta nie ma żadnej koncepcji, jest kompletnie puszczona i weszliśmy do studia kompletnie nieprzygotowani, nie wiedząc, co zagramy. Było to eksperymentalne podejście do materii dźwiękowej, a nawet, jak państwo dobrze zwrócą uwagę, to w niektórych utworach Jacek Alter nie ma ze sobą hi-hatu, go po prostu nie przyniósł do studia. Ciężko byłoby wybrać z zespołu Miłość coś patriotycznego, narodowego i pasującego do Dnia Polskiej Muzyki. Właśnie wydaje mi się, że wszystkie te utwory paradoksalnie świetnie pasują. Ale zostawmy Miłość. Wróćmy do Marcina Patera, bo skoro nie zagraliśmy go, to chociaż słów kilka. Brałeś udział w nagraniu jego płyty, koncertowej płyty zarejestrowanej w Nosprze, no ale wspierasz muzyków na wielu polach. Czy to jako dyrektor festiwali, czy członek jury różnych konkursów. No właśnie, jak to wygląda? Kiedy młody muzyk zadzwoni do ciebie, to zawsze taką prośbę, propozycję rozpatrujesz? Czy, no bo jesteś bardzo zapracowanym muzykiem i mógłbyś tego nie robić, no nie ma co ukrywać. W tym wszystkim chodzi tak naprawdę o potencjał energetyczny. Młody człowiek, który wchodzi na scenę i wierzy, że coś jest jeszcze do zdobycia na zewnątrz, ma pewnego rodzaju egotyczny pęd, pod który można się podłączyć. Bo muzycy dojrzalsi, starzy, może nie powiedzieć starzy, no dojrzalsi, którzy są wiele lat na scenie, rozumieją, że tak naprawdę no niewiele jest do zdobycia, że ten rynek tak zwany w cudzysłowie jest w sumie niewielki i to, co naprawdę możesz zdobyć, odbywa się tylko i wyłącznie wewnątrz ciebie samego. Tam dopiero można wypracować cokolwiek zdobyć, przekroczyć coś, pójść do przodu i tam się odbywa cała główna praca. Natomiast młodzi muzycy myślą, że mają na zewnątrz coś do zrobienia w sensie promocji, w sensie pokazania się, skomponowania jakichś tam dzieł i tak dalej. I ten pęd, który przynoszą ze sobą, on jest na tyle atrakcyjny dla muzyka dojrzałego, że bardzo przyjemnie jest się pod niego podłączyć. Mhm. I zresztą to robili wszyscy. To robił Namysłowski, to robił Stańko, to robił Miles Davis nawet. No ale nie tylko w swoich zespołach, ale także właśnie pomagasz w produkcji, tworzysz nawet serię koncertów, które sygnujesz, te serie sygnowałeś we Wrocławiu własnym nazwiskiem, a występowali tam właśnie młodzi przedstawiciele polskiego jazzu, zresztą na tych koncertach także się pojawiałeś. I uważam, że to jest świetny wzór, który no, warto, żeby naśladowali także inni niezwykle popularni polscy jazzmeni. Ale prawda jest taka, że od młodych można się dużo nauczyć, to znaczy oni naprawdę mają pewne parametry świadomości, już tak wykształcone, że trzeba się nieźle napocić, żeby za nimi nadążyć. I kiedy Marcin Pater przysłał minuty, to proszę mi wierzyć, naprawdę musiałem dużo pracy włożyć w to, żeby opanować ten repertuar, a jest to w gruncie rzeczy inwestycja w siebie, czyli nauczenie się tych trudnych wszystkich jego utworów, gdzie są połamane metra, jakieś mikrobity, mikropodziały, no to sprawiło, że gdzieś ta moja świadomość też się rozszerzyła. W
W tym roku minęło dokładnie 30 lat od premiery płyty, której fragment przed nami, i wówczas Lider był mniej więcej w twoim wieku, bo nie wiem, czy nagrywaliście ten album w 92, czy w roku wydania, więc 93, ale prawie dokładnie w twoim wieku. No ty byłeś o te 30 lat młodszy. Posłuchajmy. Album wydany w 93, oczywiście to był Zbigniew Namysłowski, który kierował się tą zasadą, o której wspomniałeś. Trochę wysysał jednak energii z młodych muzyków. No ale myśmy wysysali z niego bardzo dużo. Ja się nauczyłem wszystkiego od Namysłowskiego, bo pierwsze wyjazdy, pierwsze trasy, bo bycie muzykiem to nie tylko granie, to jeszcze przewożenie gratów, to jeszcze kupowanie biletów, to jeszcze kolejka do samolotu, to jeszcze co ze sobą wziąć do walizki, co kupić za granicą i tak dalej, mnóstwo rzeczy. Nauczyłem się od niego bardzo dużo, jeżeli chodzi o rzemiosło muzyczne, które okazało się o wiele szersze niż przypuszczałem. No i też w zespole każdy instrument ma swoją funkcję, dowiedziałem się, do czego jest fortepian w zespole, w sekcji, co robi bas, co robi perkusja. No i tutaj w tym utworze akurat, który nosi tytuł Raz, Dwa, Trzy, Cztery. Dokładnie. Zbigniew Namysłowski wtajemnicza nas w podstawową zasadę muzyczną, że w rytmie, w muzyce są tylko dwie możliwości. Albo mamy tada, albo mamy tadada. I ten utwór właśnie na tym polega. Tada, 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 tadada, tada, 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 tadada, czyli jest albo krótka, albo długa. I całe niesymetryczne granie polega na rozróżnianiu tylko tych dwóch komponentów. Tada i tadada. Do matematyki zaraz zatem będziemy zmierzać, bo muzyka to jednak matematyka, tylko inaczej. 22 645 22 22. Skoro 17 minut po 10, to czas także dać państwu głos, jeśli chcą państwo zadać pytanie Leszkowi Możdżerowi. To my czekamy właśnie pod numerem 22 645 22 22. Matematyka, nieparzyste metra w twórczości Zbigniewa Namysłowskiego, no to jakby oczywiste połączenie, no ale ty także na konferencji międzynarodowej matematycznej wystąpiłeś. Tak, bardzo ciekawe to było zaproszenie i poproszono mnie o przygotowanie czegoś specjalnego, więc pierwsze, co przyszło na myśl mi i o czym dumałem od dawna, to zbudowanie fortepianu dziesiętnego, czyli fortepian, który byłby w innym stroju niż fortepian tradycyjny, podzielony, w którym oktawa jest podzielona na 12 równych części. To czemu 10 zamiast 12? Chciałem, żeby matematycy... Żeby nie spytać, po co ten fortepian? Chciałem, żebyśmy posłuchali sobie systemu, w którym żyjemy, bo żyjemy w systemie dziesiętnym i on ma też swoją pewną, taką można powiedzieć, energetykę, pewną swoją symetrię, pewną ergonomię. Jest to pewnego rodzaju mentalny paradygmat, w którym żyjemy. Natomiast muzyka albo zegar, czy pory roku nawet, jest to dwunastkowy taki paradygmat, który nieco inaczej ustawia proporcje w zapisie, że tak powiem. Czyli jest to symbolika, którą chciałem usłyszeć. Dlatego mi zależało na tym, żeby zbudować ten fortepian. No i zbudowaliśmy go z kolegami. No i co usłyszałeś? Co usłyszeli członkowie Międzynarodowej Konferencji Matematycznej? Tu się wstrzymałem, żeby nie powiedzieć muzycznej, bo zakładam, że no musiało to boleć chyba na początku. Tak, jest coś takiego, że kiedy słucha się systemu dziesiętnego, to on się wydaje absurdalny i bezsensowny. Natomiast po 15 minutach umysł zaczyna go rozpoznawać jako system, bo to jest system temperowany, to jest matematycznie wyliczony system dziesiętny. Szkoda, że nie mamy chyba nagrania ze sobą. Nie, nie mamy. Szkoda, że nie mogę państwu tego puścić, ale to musieliby państwo posłuchać tego przez 10-15 minut, żeby umysł zaczął wyłapywać te odległości między dźwiękami i proszę mi wierzyć, przyzwyczaja się do niego i później powrót do systemu dwunastkowego sprawia, że pierwsze wrażenie, ten system dwunastkowy, w którym gramy na co dzień, też robi absurdalne. Okazuje się, że to jest takie samo więzienie jak system dziesiętny i tak samo absurdalna metoda. No to chyba tak samo jak wjeżdża się na prom do Anglii i nagle trzeba jechać po lewej stronie, a potem się wraca i znowu na prawą i też to nie wydaje się do końca naturalne. Ale o tuzinach i dziesiątkach może za chwilę, bo jest z nami pani Danuta z Kłodzka. Halo, halo, witamy na antenie radiowej dwójki. Dzień dobry, witam panów i państwa bardzo, bardzo serdecznie. To wielka przyjemność móc wreszcie zadać pytanie osobiście panu Możdżerowi, bo jako fanka jego wielkie talentu jego i tego wszystkiego, co robi. Oczywiście byłam już na kilku koncertach, każdy z nich był doskonały, ten ostatni w Polanicy w ramach festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach. No to, że tak powiem, rewelacyjny. Nawet muzycznie to po pierwsze, ale po drugie też w nawiązywaniu takiej relacji z publicznością. I to jest też wielka jakaś taka wartość dodana do każdego koncertu, kiedy się to zdarzy, bo oczywiście kiedy jest jakiś koncert w imparcie kameralny z muzykami albo jakiś wielki z dystansem w Teatrze Polskim we Wrocławiu, no to każdy z nich jest inny, ale każdy z nich jest bardzo dobry. I ja będąc wielką fanką pana osobowości, pana talentu, z
sprawiam przyjemność sama sobie. A ja mam takie pytanie do pana, bo oczywiście gdzieś tam jest pan ciągle łapany przez fanki i jakieś zdjęcia, jakieś autografy. Sama zresztą to robię, więc jakby wiem, o czym mówię. Ale ja mam takie pytanie do pana. Co panu od fanów sprawiłoby przyjemność? Czy raczej upiec ciasto, czy usłyszeć coś dobrego, czy po prostu gdzieś do pana uśmiechnąć? Proszę powiedzieć coś w tym temacie do nas, kiedy mamy taką możliwość zadać panu takie pytanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. To była pani Danuta Skłodzka. Pani Danuto, bardzo piękne ma pani imię, bo jest w nim nuta, więc tutaj jak najbardziej w Międzynarodowy Dzień Muzyki dziękujemy za ten telefon. Ja nie mam żadnych oczekiwań wobec fanów. Generalnie chciałbym, żebyśmy wszyscy żyli w jakichś takich wysokich wibracjach i jeżeli uda się poprzez muzykę skontaktować z jakimś takim źródłowym zestawem częstotliwości, to to jest to, o co by mi chodziło. I najbardziej bym prosił, żeby państwo słuchali po prostu tej muzyki, która się państwu podoba, bo to może spowodować, że będzie się nam wszystkim żyło lepiej. Czyli nie ciasto? Ciasto? Nie, to już zdarzyło się parę razy dobre ciasto, tam śliwkaowe albo różne szarlotki. Także no ciastem nie pogardzę oczywiście pani Danuto. Byłoby mi miło, jakby kawałek ciasta od pani dostał. Nie wiem tylko jak na bramkach przy wejściu na koncert, no ale zawsze można to jakoś zamaskować. Pan Wadim z Trójmiasta jest z nami, to drugi głos w dzisiejszej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry. Maestro, właściwie to tak do pana można się zwracać. Pańska muzyka niesamowicie jest uspokajająca, dlatego mam takie pytanie, czy nie sądzi pan, że świat na świecie był, żyłoby się lepiej, gdybyśmy się przestawili na system tuzinowy, tak jak było zawsze? No na pewno byłoby lepiej. Byłby lepszy cement, byłoby lepiej generalnie, no i podatki też byłyby niższe, nie? Bo oddać jedno... Ale ja tutaj nie mówię o podatkach, ja mówię o takiej duchowej kwestii. Wie pan, mówię, no tutaj chodzi mi o tak zwane ciągi liczb religijne, tak jak nas uczyli starsi bracia w wierze. Tak, tak, tak. No to nie wiem, kogo pan ma na myśli starszych, mówiąc o starszych braci. Starszych braci w wierze, no mam na myśli tutaj Stary Testament. Tak, tak. Słynna matematyka sefiriotyczna, tak? No, ale tam też cały system dziesiętny został prowadzony właśnie u tego nieszczęsnego plemienia, które było 40 lat po tej pustyni ciągnione, gdzie oni mogli ją przejść 3 tygodnie spokojnie, nie? I tam właśnie system dziesiętny pewnie został wprowadzony, no bo dziesięciny, później 10 przykazań i tak dalej. Jest to... To też prawda, ale wcześniej, ja mam na myśli wcześniejsze czasy akurat. Tak, nie? Ja jestem przekonany, że zawsze liczono w tuzinach, bo jak się kciukiem pokazuje na paliczki na palcach, mamy 4 palce wolne i kciuk, prawda? I na każdym palcu mamy 3 paliczki. Jak się przeliczy, to wychodzi 12. I zawsze tak się liczyło. Dlatego zawsze się liczyło w tuzinach. I oddać 1/12 to jest chyba trochę jednak lepiej niż 1/10. A jestem przekonany, że system tuzinowy, którego do końca nie udało się usunąć, bo mam takie poczucie, że on gdzieś tam jest wykorzeniany świadomie z naszego światopoglądu. Chociażby instytucja pechowej 13, idiotycznie, zupełnie idiotyczna instytucja, doprowadziła do tego, że nawet w samolotach nie ma siedzenia z tym numerem, z 13. Czyli 13 jako otwarcie nowej oktawy ma być ponoć czymś pechowym. Nie? I nawet te różne akty historyczne też 13 są podpisywane. Gdzieś tam się utwierdza tą czarną 13 w naszej świadomości. No ale 12-kowy system ma wpływ tylko wtedy na rzeczywistość, jak jesteś twórcą. Jak jesteś obserwatorem, to system dziesiętny nie przeszkadza. Bardzo dziękujemy. To był pan Wadim z Trójmiasta. Pani Irena jest z nami. To będzie ostatni telefon w tej części naszego programu. Pani Ireno, czy pytanie muzyczne, czy... Tak. Słuchamy. Tak. Nawet dwa. Dzień dobry i panu redaktorowi, i panu Reszkowi. Niebawem będzie pan w Szczecinie z takim jednym z najnowszych chyba projektów, a ja będę słuchaczką. Z Adamem Bałdychem, prawda? A ewentualnym chętnym ostrzegam, że niestety bilety się sprzedały jak świeże bułeczki i nie ma szans już na ten koncert. Ale intryguje mnie ten tytuł, Pasakalia. No, on się kojarzy oczywiście z suitami wiolonczelowymi Bacha, ale oczywiście poczytałam o tak trochę o tym projekcie, że tam będą i dwa właśnie inaczej strojone fortepiany i pianino i skrzypce, no, pana Adama Bałdycha, renesansowe. Czy mógłby pan uchylić rąbka tajemnicy, skąd ten tytuł i czego się słuchacze mogą spodziewać, bo to przecież wieloczęściowy utwór. A drugie pytanie to dotyczące pańskiego repertuaru tak zwanego klasycznego, bo słyszałam pana właśnie na koncercie w Szczecinie z koncertem na lewą rękę Ravela. I czy to jest trudne?
No oczywiście wszyscy bardzo oklaskiwaliśmy i bardzo podziwialiśmy pana za tą wirtuozerię, ale czy to jest trudne grać tylko lewą ręką, czy to jest takie, no, typu trening dla jazzmena, który lubi improwizację. Także dziękuję, pozdrawiam i czekam bardzo, na ten koncert. Bardzo dziękujemy. Mówiła pani Irena ze Szczecina. Zacznijmy może od pierwszego pytania. Pytania o najnowszy projekt Leszka Możdżera i Adama Bałdycha. Płyta już nagrana, koncerty przedpremierowe, no, w całości wykonany ten program we Wrocławiu już za chwilę, ale będzie też Szczecina, więc pytanie numer jeden. No rzeczywiście trafiła pani w dziesiątkę i w bardzo bolesny punkt pani uderzyła, pytając pasakalię w przypadku tej płyty. Jest to tytuł w gruncie rzeczy przypadkowy, nie odzwierciedlający za bardzo istoty rzeczy. My z Adamem bardzo długo dyskutowaliśmy na temat tytułu płyty i proszę mi wierzyć, przyznawanie tytułów do poszczególnych kompozycji jest to udręka kompozytora chyba większa niż komponowanie. I ja w końcu machnąłem ręką, mówię, dobra, niech będzie ta pasakalia. Jest to po prostu słowo, które dobrze brzmi. Ono nie do końca się odnosi formalnie do tego, co my tam zrobiliśmy. Natomiast po prostu Adamowi się ten tytuł podobał, a ja nie miałem nic przeciwko temu. Także tutaj idealnie pani rozpoznała to, że jest to pewnego rodzaju chwyt marketingowy. Po prostu jest to pasakalia i tyle. Natomiast co do drugiego pytania, które dotyczyło... Tak, akurat jeżeli chodzi o koncert Ravela na lewą rękę. Niestety Pan Bóg trochę to źle tutaj, źle, no. Pan Bóg tworząc człowieka jakby dał mu kciuki do wewnątrz. I tutaj dla pianisty jest to sytuacja niefortunna, dlatego że najistotniejsze pod względem siły uderzenia w klawiaturę są właśnie dźwięki basowe oraz dźwięki sopranowe, czyli melodia i bas. Bo harmonia zawsze jakoś tam się wypełni. I niestety dostaliśmy kciuki patrzące do wewnątrz, czyli najsłabsze palce są na zewnątrz, czyli najbardziej istotne rzeczy dla pianisty, czyli linia basu oraz linia sopranowa, linia melodyczna jest obsługiwana przez najsłabsze palce. O wiele lepiej by się grało, gdyby w prawej ręce kciuk był po prawej stronie, a w lewej ręce kciuk po lewej, bo wtedy pianiści naprawdę mieliby dobrze, wygodnie i przyjemnie. Ale czemu nie po dwa kciuki od razu u każdej z dłoni? No to jest już pytanie, jak ta biotechnologia kosmiczna tutaj została stworzona. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby nabrać wody w dłonie i wtedy kciuki wewnątrz by przeszkadzały. Natomiast, bo to wszystko jakiś tam ma swój cel, ktoś to wszystko wymyślił, jak to ma działać. W każdym razie koncert na lewą rękę ma o tyle dobrą stronę właśnie, że wreszcie kciuk jest po prawej stronie. I jak się gra na fortepianie, wreszcie ma się mocny palec po prawej stronie i można nim realizować melodię w sposób wygodny. I tutaj to oczywiście, no nie, można powiedzieć, że nie jest to łatwy utwór, ale to też nie jest utwór jakoś szczególnie trudny. To też ciekawe pytanie od pani Ireny. Na ile to takie wprawki dla kogoś, kto jest powszechnie uważany jednak za pianistę jazzowego, a nie klasycznego i z tym się chyba zgodzimy. No bo przygotowanie do takiego koncertu wymaga od ciebie z pewnością dużo większego nakładu czasu, siły i skupienia. Wiemy, że teraz też pracujesz nad repertuarem znacznie bliższym klasyce z maestro Jerzym Maksymiukiem. Tak. Jeszcze w tym roku wykonasz koncert Gershwina i teraz nad nim pracuję teraz, rozczytuję, tak pracuję, ćwiczę ten... To jak ten to jest dla jazzmena usiąść, wrócić do odczytywania tych nut, potem wprowadzania ich w siebie coraz mocniej, no, żeby to... No to jest zupełnie inny stan świadomości. Granie muzyki klasycznej, granie muzyki jazzowej, improwizowanej, to jest zupełnie inne podejście, to jest zupełnie też paradygmat inny, chemiczny. Ja zdałem sobie sprawę, że jazzmeni bardzo często przed samym wyjściem na estradę kreują sobie stresowe sytuacje. Nie wiedziałem, dlaczego tak jest. Generalnie przy szybkim czasie reakcji potrzebny jest testosteron, potrzebna jest adrenalina, kortyzol, te wszystkie rzeczy, które w ciele się wytwarzają w sytuacji stresowej, kiedy trzeba szybko zareagować i albo zastyc, albo uciec, albo w każdym razie analiza danych musi być o wiele szybsza i muzycy jazzowi cenią sobie właśnie sytuacje stresowe przed wyjściem na scenę. Oni muszą wyjść na scenę zdenerwowani, żeby ta cała chemia była w stanie obsłużyć te potrzeby, które podczas reagowania na bieżąco na to, co się wydarzy, a nie wiadomo, co się wydarzy, bo wszyscy improwizujemy, więc musimy reagować szybko i trafnie. Decyzje muszą być szybko podjęte i muszą być trafne, więc ta chemia jest potrzebna. Natomiast przy uprawianiu muzyki klasycznej cenny jest spokój. Te wszystkie elementy takie uspokajające, kiedy możemy spokojnie z ciała wydobyć te rzeczy, które są w nim zapisane, bo wykonywanie muzyki klasycznej jest to przywoływanie pewnych gestów, które zostały pracowicie wbite w ciało i one są tam zapisane. I ty musisz się przestawić teraz z tak. tego mobilizowania organizmu do uspokojenia. Do uspokojenia, to jest inne podejście. No ale z maestro Maksymiukiem zobaczymy, czy się uda być spokojnym, bo maestro operuje wysokimi parametrami emocji i tutaj może być różnie.
Na pewno będzie ciekawie. Zapraszamy serdecznie, ale to dopiero grudzień. Grudzień, tak. Filharmonia Narodowa. Wkrótce powrócimy do pytań od państwa. Natomiast może teraz chwila na muzykę i skoro dziś dzień polskiej muzyki, to polski kompozytor, wykonanie oczywiście twoje, wykonanie Leszka Możdżera. Choć z wielu twoich płyt można byłoby zaczerpnąć ten utwór, to wybieram płytę zatytułowaną po prostu Komeda. Z Fantetic Krzysztofa Komedy w wykonaniu naszego gościa Leszka Możdżera. Nie tylko na płycie Komeda ten utwór. No właśnie, Dzień Muzyki Polskiej, no to Komeda, może jeszcze i Chopin w twoim wykonaniu. Zobaczymy, co wydarzy się przez najbliższe 27 minut do godziny 11. Solowe nagrania to wyzwanie zawsze. Solowe koncerty także, choć ty tak do końca solo nie grasz, bo z metronomem. Te ostatnio tak stosuję metronom, bo w pandemii siedziałem w domu i zacząłem ćwiczyć z metronomem i odkryłem pewne ciekawe rzeczy w pracy z metronomem właśnie i pokazuję jej publiczności. Zresztą to jest fascynujące granie z metronomem, bo mam jakiegoś partnera, który co prawda nie słucha i nie reaguje, ale uczy mnie pokory i tutaj cały czas trzeba, że tak powiem, dopasowywać świadomość do tej maszyny. Powiedzieliśmy trochę o kuchni, o przygotowywaniu się do koncertów z repertuarem klasycznym, to może zatrzymajmy się w tej kuchni. Jak wygląda twoja praca, nie tak bezpośrednio związana z praktyką, z muzyką, ale to całe zaplecze organizacyjne, organizatorskie. Właściwie od kilkunastu chyba lat polegasz na tych samych ludziach, dzięki którym czujesz się komfortowo i na tych samych mikrofonach. Jak to wygląda? No rzeczywiście mamy zespół realizatorów, z którymi pracujemy. Jest Piotr Taraszkiewicz, który nas nagłaśnia, Dorota Wink, która organizuje to wszystko od strony takiej prawnej i też ma tam swój nieduży zespół osób zaangażowanych, bo tam są i rozmowy w językach, różne tam sprawy umów i tak dalej, i tak dalej. Trzeba wysyłać jakieś tam. No ale to są takie rzeczy, no, które po prostu się dzieją. Dostawca fortepianów, który z nami jeździ. Oczywiście to bywa różnie, bo jest kilku, ale Mirek Mastalerz też, który wymachuje fortepianami swobodnie, 500-kilowymi, potrafi przywieźć 12 fortepianów bez problemu, bo kiedyś nawet była taka wersja właśnie festiwalu Enter, kiedy było potrzeba tyle fortepianów zatrudnić do tej edycji. No i to jest takie życie, no powiedzmy, im bardziej chcesz lecieć, tym bardziej musisz być zakorzeniony, nie? Czyli to po prostu im większy przód, tym większy tył. No właśnie, bo koncert solowy to tak naprawdę całe zaplecze. Mówię o tym trochę celowo, dlatego że kiedyś usłyszałem od ciebie bardzo ciekawą myśl. Choć było to spotkanie zamknięte, to myślę, że mogę się tym podzielić. Po jednym z festiwali, którego byłeś dyrektorem, zorganizowałeś spotkanie z wolontariuszami na tych festiwalach, czyli z osobami, które są niestety często pomijane, zapominane, które przychodzą robić ciężką robotę za to, że wchodzą na koncert, a czasami nie wchodzą. No a ty jako wówczas dyrektor artystyczny tego festiwalu zebrałeś ich wszystkich, żeby osobiście im podziękować, wręczyć im, uwaga, gitary, które dojechały na ostatni moment, bo pamiętam, że był problem ze zdobyciem tak wielu gitar. Tak, w rozsądnej cenie. W rozsądnej cenie. I powiedziałeś wówczas coś takiego, że wolontariusz na festiwalu jest najważniejszy, że ty, kiedy jeździsz, czy ze swoim sztabem, czy sam za granicę lecisz, to często nawet nie poznajesz tych wszystkich dyrektorów, dyrektorek. Nie, nie wiesz, kto jest dyrektorem, ale odbieracie wolontariusz, przywozicie wolontariusz, obsługujecie wolontariusz, później wodę przynosicie wolontariusz, do garderoby przychodzi wolontariusz i na lotnisko odwozicie wolontariusz. Także to wolontariusz decyduje o tym, jaki jest profil festiwalu, jaka jest atmosfera, jaka jest energia, jaki będzie koncert ostatecznie. Jeżeli to są fajni ludzie, to ci artyści po prostu też czują się fajnie, czują się zaopiekowani. To muszą być ludzie dosyć decyzyjni, bo to nie jest tak, że wolontariusz tylko czeka na instrukcję. To trzeba naprawdę improwizować. Artyści, na przykład no, znajdź w niedzielę od 19:30 czarnych skarpetki, nie? Dla artysty, który okazało się, że ich nie ma. Albo tam no, przeróżne są rzeczy, które się wydarzają, które nie mają nic wspólnego z muzyką. Ale teraz to, w jaki sposób wolontariusz zareaguje, decyduje o tym, jaki będzie koncert po prostu. Bo będzie po prostu artysta zadowolony, fajnie, w dobrej energii, w wesołym towarzystwie, to po prostu będzie świetne granie, świetny koncert. Także wolontariusze to jest ten taki krwioobieg każdej imprezy. I nie zapominajmy o nich. Mam wrażenie, wówczas obserwując tych bardzo młodych ludzi, że oni dzięki temu jednemu spotkaniu z pewnością wrócili na ten, ale także na inne festiwale, no bo zachęcamy młodych ludzi, by wolontariuszami
byli na imprezach, czy to muzycznych, czy filmowych, czy każdych innych. Bez nich żadna impreza duża nie mogłaby się odbyć. No dobrze, czyli skarpetki o 19.30 w niedzielę niełatwo zdobyć, dlatego grasz boso. Tak, za tym stoi rzeczywiście tam kilka wersji, bo zaczęło się od tego, że kiedyś otworzyłem walizkę w trasie, miałem wyjście za 10 minut na estradę i okazało się, że mam jednego buta w walizce. No i tak się to wszystko zaczęło. No i później dobudowałem sobie do tego całą filozofię i to wielowarstwową. Mogę państwu dowolną wersję tutaj przytoczyć, opowiedzieć, bo tam jest bardzo dużo wersji na ten temat. Ale oczywiście symbolika też jest za tym, żeby jednak przez te nogi, przez te stopy z Matką Ziemią się kontaktować. Utwór Barbados. Kojarzysz taką kompozycję? Tak, to jest Tia Fuller, prawda? To jest Charlie Parker, jeśli chodzi o kompozytora, ale w wykonaniu, jeśli chodzi o instrument dęty drewniany, to nie będzie to saksofon, a klarnet. Posłuchajmy. Dziś skupiamy się przede wszystkim na polskich artystach. Brzmienie tego klarnetu rozpoznałeś po jednej frazie. Jakoś mam tak, że trochę jesteśmy w tych latach 90., by co nieco o twoich mistrzach też porozmawiać. Zbigniew Namysłowski, był Tomasz Stańko gdzieś w naszej rozmowie się pojawił, z którym też nagrywałeś, ale chyba tym największym mistrzem lat 90. był Emil Kowalski, którego zespół wykonywał kompozycję Charlie'ego Parkera. Oczywiście ty w tym zespole byłeś. Tak, to był mój pierwszy zespół jazzowy, właśnie kwartet Emila Kowalskiego. To był nieodżałowany nasz klarnetista z Trójmiasta. Wspaniały człowiek, wspaniały muzyk i on inicjował mnie właśnie w jazz w ogóle, bo zatrudnił mnie do swojego zespołu, co było sporym aktem odwagi, bo wtedy ja byłem jeszcze początkującym muzykiem jazzowym, ale gdzieś tam zapaliliśmy do siebie sympatią i tak to się wszystko zaczęło. 19 minut pozostało do godziny 11. 22 645 22 22 to numer do studia radiowej Dwójki. Przypominam, że mogą nas państwo oglądać także na Facebooku Radiowej Dwójki w transmisji wideo. Może tutaj jakiś ukłon w stronę osób, które nas słuchają. O, warto nas oglądać, gdyż można zobaczyć takie sztuczki wydawnicze, fonograficzne. Tak, to jest just ignore. Proszę to zignorować, proszę państwa, to co się teraz tutaj dzieje. Tak, a tych z państwa, którzy nas tylko słuchają, to zapraszamy na Facebook. Pani Anita jest z nami. Halo, halo. Dzień dobry, halo, halo. Ja chciałam zadać pytanie, ale nie byłabym sobą, jakbym nie zaczęła od takiego lukru trochę i zatocenie pana Leszka Możdżera, nie tylko za ten muzyczny świat, ale też za duchowość, którą tam dostrzegam i za niezwykłe poczucie humoru i za to chciałam podziękować. No dziękuję, to akurat nie moje, ale dziękuję bardzo. Natomiast pytanie może nie muzycznej. Tam było dużo o przygotowaniu się do koncertów. A ja chciałam zapytać, jak pan spędza czas po koncercie, jeżeli już tego czasu ma pan trochę, chociaż nie wiem, czy w ogóle pan dysponuje wolnym czasem, to jak pan spędza tak najfajniej, najlepiej, jak ma pan, nie wiem, kilka godzin, żeby pobyć, nie wiem, sam ze sobą, czy z najbliższymi ludźmi, to co pan robi wtedy? No, co tu mogę powiedzieć? No, moje własne towarzystwo jest wspaniałym towarzystwem. Uwielbiam przebywać sam ze sobą. Jest to, rzeczywiście jestem swoim ulubionym człowiekiem. Ale no to różnie bywa, wie pani. Czasami no, po koncercie, jak to po koncercie, jeszcze adrenalina po ciele krąży i albo się gdzieś udajemy z grupą znajomych, żeby trochę jeszcze na tych oparach pokoncertowych pożyć. No, albo się po prostu kładę spać. No, co to za filozofia? No, po prostu chodzi o to, żeby ciało się zregenerowało, ale przyznam się szczerze, że bardzo długo po koncercie nie można zasnąć, bo te wszystkie chemiczne komponenty, które się wytwarzają podczas grania, one jeszcze muszą się wchłonąć i to zabiera sporo czasu. Bardzo rzadko mi się zdarza, żeby od razu po koncercie zasnąć. Jeszcze człowieka trochę jednak po koncercie telepie. Pan Piotr jest z nami. Halo, halo, skąd pan do nas dzwoni? Z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Leszku, takie pytanie może z dala od muzyki. Mhm. Mianowicie od momentu pojawienia się płyty The Time, takie moje prywatne odkrycie, aspekt taki neurologiczno-ambientowy. Na ile to było świadome, na ile efektem jest przypadek, mianowicie po już prawie 20 latach praktykowania, nie wiem, pracy z dzieciakami z domu dziecka, czy innymi ludźmi mającymi kłopot, z własną psychiką. Tak. Chcę powiedzieć, że pana płyta The Time
działa wręcz fenomenalnie na wyciszenie, uspokajanie. Mhm. Teraz moje pytanie. Na ile tego typu efekt był efektem zamierzonym, a na ile jest efektem przypadkowym? No i teraz może jeszcze taka prośba o przeniesienie. A kim będzie człowiek, który od niemowlaka słyszy The Time? No właśnie, to jest pytanie o dwunastkowy system, ale tak naprawdę wie pan co, to co przez człowieka przechodzi nie do końca jest jego własnością, więc ja oczywiście mogę powiedzieć, że za tą płytą stała jakaś tam koncepcja, ale zdarza mi się słyszeć takie sytuacje, że ta muzyka ma właśnie działanie uspokajające i tak zwane prostowanie psychiki następuje. Zresztą o tym mówił Platon, że muzy zostały nam dane na to, żeby wyregulować te obiegi duszy, którym brak miary i wdzięku. Czyli jeżeli muzyka jest harmonijnie podana, zorganizowana w sposób harmonijny, wykonywana przez ludzi w jakiś tam sposób duchowo zharmonizowanych wewnętrznie, no to te potencjały się przenoszą na słuchacza i to nie jest ani moja zasługa, ani, no, zawsze marzyłem o tym, żeby moja muzyka była terapeutyczna, ale czy ona jest, to nie do końca ode mnie zależy. I to nie jest jakby ani moja zasługa, ani moja, jak to, nie podpisuję się pod tym, nie biorę tego na siebie, po prostu jestem jakimś pewnego rodzaju interfejsem, który przewodzi informacje do przestrzeni. I to się zdarza też przy muzyce innych artystów i jeżeli chodzi o dzieci, to jak najbardziej polecam słuchanie muzyki klasycznej, Bacha, Vivaldiego, bo inne połączenia się w mózgu wykształcają i po prostu jest to system matematyczny, na który młody umysł jest wystawiony i on jest skonfrontowany z tymi odległościami dźwiękowymi, także na pewno jest to dobre słuchanie muzyki klasycznej. Bardzo dziękujemy. To było pytanie od pana Piotra. Jest jeszcze z nami pani Krystyna w ramach tej tury telefonów, którą powoli kończymy. Pani Krystyno, słuchamy panią. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pan powiedział nam tutaj wszystkim, że właściwie wszystkimi zmysłami pan odbiera dźwięki z natury, prawda? Dlatego między innymi występuje boso, więc wszystkie impulsy, bodźce, wibracje pan nawet wysysa z młodych energię. No dobrze, ja rozumiem to. Natomiast w moim pojęciu sztuka w sposób najczystszy i najbardziej wyłącznie zajmuje się człowiekiem. Zajmuje się jego pięknem. Gdzie tu w tej muzyce jest elegancja, wdzięk przy tych wszystkich namiętnościach, które nam pan opisał? Proszę mi wytłumaczyć o tym pięknie w muzyce jazzowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to pytanie. No, tu się nie zgodzę z panią, że ja wysysam energię z młodych ludzi. To jest tak, że oni i tak by ten wózek popchnęli do przodu. Ja po prostu tylko coś tam razem robimy, więc tutaj wysysanie akurat to może nie jest zbyt trafne określenie. Po prostu biegniemy razem w jedną stronę i zawsze w kilka osób się biegnie raźniej. Więc to na pewno nie jest kradzież. Mam nadzieję przynajmniej. Bo raczej muzycy są zadowoleni po współpracy. A jeżeli chodzi o piękno, piękno jest to pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo gdyby była, to powstałaby książka o tym, jak napisać coś pięknego, albo jak zrobić coś pięknego i wtedy wszyscy byśmy wiedzieli, jak to robić i świat byłby piękny. Piękno polega właśnie na improwizacji i na tym, że nie wiadomo, jaki będzie ostateczny efekt. Natomiast w wykonawstwie muzyki piękna może być warsztat, czyli podejście do dźwięku, czyli precyzja uderzenia, precyzja wykończenia dźwięku, odpowiednie zastosowanie parametrów, czyli współczynnika ciszy w stosunku do dźwięków, wyważenie, pewnego rodzaju schludność emocji też, czyste intencje, wysokie intencje, umiejętność poddania się prowadzeniu, poszukiwanie piękna i w ogóle godności istoty ludzkiej, która potrafi robić piękne rzeczy z wewnętrznej potrzeby, a nie dla pieniędzy. Czyli dobry artysta to jest świetny warsztat wypracowywany godzinami i piękna dusza też wypracowywana godzinami, ale to już są doświadczenia życiowe, do tego potrzebne różne porażki, trzeba się rozsypać wielokrotnie i później się pozbierać, podnosząc z ziemi tylko te rzeczy, które są tego warte. I oczywiście przychodząc na koncert obcujemy też z całym duchowym zapleczem, który artysta ze sobą przynosi, ale nie potrafię pani powiedzieć jednoznacznie, jak zrobić coś pięknego, to musi pani sama w sobie rozwikłaś tę zagadkę. Dziękujemy pani Krystyno. Leszek Możdżer odpowiada dziś na państwa pytania. Wiem, że jest jeszcze jeden słuchacz z nami. Pan Robert, to prawdopodobnie będzie ostatni głos od państwa. Panie Robercie, słuchamy pana pytania. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panie Rochu, kłaniam się panie Leszku.
Witamy serdecznie. Ja będę ostatnim głosem być może i powiem, że chyba nie rozumiem jazzu. Mhm. A może rozumiem, ale mam pytanie, co zrobić, żeby bardziej poczuć jazz? Mhm. Czy powinienem czuć jazz? Dziękuję bardzo za koncert w Letniej Ramówce Dwójki, za koncert Avishaya Cohena, bo ta twórczość do mnie przemawia. A mam pytanie do pana Leszka, takie konkretne, bo pan Leszek był współtwórcą sceny jazzowej, zespół Miłość. A czy słucha pan Leszek jazzcore'u? A może słuchał? A co zespołu to jest jazzcore? Zespołu No Me Znow, zespołu Sabot. No muszę posłuchać, muszę zrobić zaległości, widzę, że mi pan tu egzaminuje, to są pewne młodzi muzycy, no niestety mam tyle własnej pracy, że nie jestem w stanie nadążać za tym wykwitem polskiej sceny jazzowej. Ale bardzo mi się podoba pierwsze pytanie, co zrobić, żeby poczuć jazz. Leszek Możdżer? Ja myślę, że skoro na przykład lubi pan muzykę Avishaya Cohena, to jak najbardziej tu powinien... Tu mowa, tylko dodam nawiasem, Avishaya Cohena kontrabasisty, bo jego koncerty retransmitowaliśmy, nie trębacza, a to może być istotne w kwestii odbioru muzyki. Tak jest. Proszę słuchać tej muzyki, która się panu podoba. I to nie jest tak, że jest jakiś obowiązek rozumienia jazzu albo słuchania określonego gatunku jazzu. Muzyka ma za zadanie podnosić wibracje i wyregulowywać pana wewnętrznie, więc proszę nie słuchać takich rzeczy, które pana wewnętrznie rozregulowują. Natomiast jeżeli dostrzega pan w muzyce, której pan nie do końca rozumie, coś frapującego, coś, co pan czuje, że tam jest ukryte, ale nie wie pan, jak to działa, to można też na to poświęcić czas. Muzyka jazzowa operuje językiem, jest to język. Jest to język, na początku, tak jak dziecko, po prostu proste rzeczy mówi, nie ja, kąpać, mama, daj i tak dalej, to początkowo będzie właśnie z tym językiem taki kontakt, nie? Że słuchamy rzeczy bardziej zrozumiałych, mniej naszpikowanych intelektualnym przekazem. Natomiast z czasem coraz więcej rzeczy się rozpoznaje w tej muzyce, którą się słucha i słucha się coraz trudniejszych rzeczy w sposób naturalny, bo umysł lubi sobie stawiać nowe wyzwania. Czy jest tak z muzyką? No niekoniecznie, bo to oznaczałoby, że zaczyna się od powiedzmy jazzu mainstreamowego, a kończy się na jakiejś zupełnej awangardzie. A to wszystko zależy, czy odbieramy muzykę na poziomie energetycznym, duchowym, czy intelektualnym. Przedstawiając cię na starcie naszego spotkania, powiedziałem też felietonista. No właśnie, prawie mistrz mowy polskiej. Byłeś nominowany w zeszłym roku do tego tytułu, do tytułu mistrza mowy polskiej. Jeśli podobają się państwu myśli, którymi dzieli się z państwem Leszek Możdżer w audycji Café Muza, to polecamy także te spisane na karty papieru felietony na ucho. W Jazz Forum, tak. Mam zaszczyt pisać do czasopisma Jazz Forum, to jest moje ukochane czasopismo. No i tam się wewnętrzniam z dużym mozołem zresztą, bo muszę państwu powiedzieć, że dosyć często zmieniam poglądy i czasami no, to się wiąże z tym, że już te felietony są nieaktualne. No ale staram się uczciwie pisać, zapisywać swoje przemyślenia i dużo tam jest o muzyce, zwłaszcza, bo to jest czasopismo muzyczne. Ale nie tylko o muzyce. No tak, wiadomo, że jakby no nie da się muzyki oderwać od życia, bo po prostu jako ludzie żyjący na tej planecie, obcujący z innymi też i zanurzeni w pewne zagadnienia związane z przebywaniem w ciele ludzkim, no też to wszystko się gdzieś tam z muzyką wiąże, dla mnie przynajmniej. Zajrzałem do pierwszego twojego felietonu, żeby przypomnieć sobie słów kilka i może zamykając ten temat, zacytuję coś, co chyba się nie zestarzało, bo mówisz, że zmieniasz poglądy jak każdy, no ale chyba ten pierwszy się nie zestarzał. Perspektywa comiesięcznych zwierzeń jest równie ekscytująca, co budząca obawy, bo pisanie tego, co naprawdę ma się na myśli, wiąże się z ryzykiem utraty świętego spokoju na mieście. Tak napisałeś w pierwszym. To może zamknijmy temat felietonów. Zwróćmy się ku temu, co w najbliższych dniach, bo 6,5 minuty zostało do godziny 11. W najbliższych dniach, tygodniach wystarczy zajrzeć na twoją stronę internetową, by zobaczyć, że koncertów co niemiara. I te solowe, i te, o których już wspomnieliśmy z Adamem Bołdychem, tu szczególnie zapraszamy do Wrocławia, bo tam premiera całego materiału. No ale jesień też bardzo obfita w koncerty. Tak, ruszamy w trasę z zespołem MACV i będziemy pokazywać utwory z najnowszej płyty
pod tytułem Kompozyc. No i tutaj rzeczywiście przebieram nogami, nie mogę się doczekać tej trasy, bo to będzie mocne przeżycie, duże, bo to jest fajny skład, świetna orkiestra i świetny dyrygent Marcin Sampoliński. No i muzyka taka dosyć nietypowa, mocno improwizowana, ale też zorganizowana w tym wszystkim, więc to będzie na pewno coś ciekawego. Serdecznie Państwu polecam MACV Leszek Możdżer w listopadzie na trasie koncertowej w Polsce. Tych miast sporo oczywiście po drodze. Zachęcamy do wizyty na stronie Leszka Możdżera. Tam wszelkie informacje Państwo znajdą. W reklamówce, która zapowiadała nasze spotkanie, obiecaliśmy, że słuchacze będą mogli zabierać głos. Prawie, nie wiem, 8-9 słuchaczy to zrobiło. Niestety na więcej nie ma już czasu. Antena nie jest z gumy. Bardzo przepraszamy, ale zawsze można spotkać Leszka Możdżera na koncertach i spytać go o cokolwiek po. Mhm. Natomiast w tej reklamówce zasugerowałem słuchaczom, że mogą spytać, czemu grasz boso, albo na przykład, ile kosztuje odlew twojej ręki. Pamiętasz, ile kosztuje odlew twojej ręki? Kiedyś robiliśmy taką rzeczywiście świecę, odlew mojej ręki stojąca, taka trupia ręka z knotem i to był świecu tak zwany, który był robiony przez pana Makałę, chyba przez naszego przyjaciela rzeźbiarza. No to był taki trochę pewien rodzaj takiej gry, że prawda, można sobie kupić Leszka Możdżera rękę tylko po to, żeby ją spalić, czyli to taki przekaz, że wszystko jest jakby nietrwałe, nie wiem, jakby było prestiżowe w cudzysłowie. To ja dodam, że tylko dodam, że ta ręka pomogła w akcji charytatywnej dla Tomasza Szukalskiego. Mm-hmm. Krzysiek Materna zlicytował ją i zresztą wylicytowała go pewna wokalistka jazzowa, ale może tego zdradzać nie będziemy. Cena więc też nie padnie. Dziękujemy bardzo za twój udział w audycji. To może jeszcze na koniec taki szybki set pytań do ciebie. Co wolisz, kawa czy herbata? Zależy kiedy i zależy z kim. Wrocław czy Trójmiasto? Oj, trudne pytanie, bo obydwa te miejsca mają swoje parametry, inaczej latem, inaczej zimą. Gdynia, Gdańsk czy Sopot? No Sopot. Co jest ważniejsze, strój fortepianu czy strój sceniczny? Strój fortepianu. Holland Barok czy MACV? Trudne pytanie. No, będę niepolityczny. MACV, bo jesteśmy na bieżąco i to są jednak moi ziomki. To na koniec ignorujemy płytę Just Ignore It, czyli drugie nagranie z Holland Barok i sięgamy po ostatnie, najnowsze nagranie z MACV, z którym to na trasę w listopadzie wyruszasz. Bardzo dziękuję za wizytę w Dwójce Państwa i moim gościem był Leszek Możdżer. Tak jest, dziękuję Państwu i słuchamy MACV na pożegnanie. Rok Sieciński, do usłyszenia.